Cześć, witam Was serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić ciasto. Ciasto bardzo szybkie i zdrowe. No szybkie. Wcześniej trzeba namoczyć oczywiście fasolę czerwoną. Pół kilo fasoli czerwonej moczyłam całą noc, a nawet półtora dnia. Potem ją ugotowałam i teraz będę ją blenderować. Do tego potrzeba nam jeszcze... Mam tutaj 19 daktyli, które zalałam wrzątkiem i będę je też blenderować. Dwie łyżki kakao do tego. Dwa banany dobrze dojrzałe mamy. Soda i przyprawa do piernika. Zrobimy takie trochę ciasto czekoladowo-piernikowe. Więc zaczynamy. Zaczynamy. Mnie teraz nie będzie widać. Będzie widać to, co robię. Więc tak, zblenderuję najpierw, no i tak, zapomniałam podłączyć, ok, teraz będziemy blenderować, blenderuję daktyle. Co zrobiłam bardzo szybko i zostało takie coś. Do tego wrzucam dwa banany do tych daktyli. To zastąpi nam cukier, czyli to da nam naszą słodycz w cieście. Jest to taki piernikowy murzynek. Mamy zblenderowane banany razem z daktylami. Odstawiamy na bok. Teraz będę blenderować naszą. Nawet, żeby było szybciej, to przeleję i zblenderuję to razem. Naszą fasolę. Fasola jest taka troszkę zamiast mąki. Może przestawię tutaj, żeby bardziej widać. O. Dobrze zblenderować, żeby nam się wszystko dobrze wymieszało. Tak, tyle dadzą nam fajną słodycz, banany dadzą nam fajny aromat i też słodycz, zamiast cukru. A całą podstawą jest czerwona fasola. Teraz próbujemy, czy na słodkość jest w miarę ok. Jeśli ktoś woli bardziej słodkie, to można doprawić miodem. Na przykład ja dodam troszeczkę miodu, bo uważam, że jest za mało słodkie. O, więc daję łyżkę miodu do tego wszystkiego. Oczywiście prawdziwego. Troszkę też rozrzedzi, jeżeli mamy za gęsto. Dodajemy kakao. Najpierw je troszkę. O. Mieszamy. Ok, ja już mam wszystko dobrze zmiksowane i teraz już będę się posługiwać samą łyżką. O, tutaj wyjmę
to wszystko. O, co my zrobimy? O, blender odłożymy. I teraz tak, daję do tego przyprawę do piernika. Oczywiście daję na oko, więc każdy może sobie dać więcej, mniej. I daję także łyżeczkę małą. Łyżeczkę małą sody. I teraz tak, mieszamy to wszystko. O, w ten sposób. Formę nasmarowałam olejem kokosowym i wrzucam wszystko do formy, żeby było bardziej widać. Będzie to nasze zdrowe czekoladowe ciasto. Zapewne słodyczojady się ucieszą, takie, które są po poście dr Dąbrowskiej. Są różne przepisy w internecie. Mam nadzieję, że takiego mojego nie ma, ale pewnie są podobne, jak znam życie. Rozkładamy to ładnie. O, tak. Równo, żeby było, miało gładką powierzchnię. Można się troszkę pobawić z tym. O. Proszę, to jest całe moje ciasto. I teraz co? Ląduje w piekarniku na 45 minut. Teraz robimy gorącą czekoladę. Ciasto jest w piekarniku. 2 łyżki oleju kokosowego. Rozpuszczamy to. Dodajemy do tego troszkę wody. O tak. Rozpuszczamy wszystko. Do tego dodajemy 2 łyżki kakao. I miód. Łyżkę stołową miodu. Będzie to takie nie mocno słodkie. Czekamy, aż się zagotuje. Wiadomo, że miodu nie można za bardzo pod wysoką temperaturę termiczną. No ale cóż, jak sobie poradzić inaczej? Jeśli ktoś z Was ma inne sposoby, oprócz oczywiście chemii, to zapraszam do komentarzy. Może się uda. Konsystencja czekolady wyszła taka, o, proszę bardzo, pod światło, czyli bardzo gęsta,
O, bardzo gęsta czekolada. Ciasto po wyjęciu z pieca wygląda w ten sposób. Ja teraz położę czekoladę, która już wystygła, która jest bardzo gęsta, dlatego kładę na ciepłe ciasto, żeby później mi ładnie wszystko się zastygło razem. O, jak już wystygnie, to pokroimy i zobaczymy, jak... O, proszę bardzo. Bardzo gęsta wyszła mi czekolada, aż jestem zdziwiona, że z takich produktów taka gęsta wychodzi. Odlałam oczywiście wodę, która mi została w tej czekoladzie, bo się oddziela troszkę ta woda. O, jeszcze troszkę. O, tak, o, tak. No, gęsta taka mi wyszła, że ojojoj. Że ojojoj. Dobra. O, tak. Okej. Dobra. Teraz dajemy do ostygnięcia. I... Nasze ciacho po upieczeniu wygląda tak. Już wystygło. Teraz przekroimy, żeby zobaczyć i pokazać wszystkim, jaka konsystencja ciasta. O, proszę bardzo, troszkę nam się tutaj... O, o tak. Pokażemy z bliska. To jest nasze zdrowe ciasto i życzę wszystkim smacznego.